Ginekologia plastyczna, ginekologia estetyczna, zgodzi się zapewne doktor ze mną, dotyczy bardzo intymnych i trudnych problemów kobiet, nie tylko zdrowotnych, ale też dotykających ich psychiki. Bardzo często zadają sobie pytanie, czy są inne kobiety, które mają podobne dolegliwości, czy ja jestem z tym sama. I tutaj pytanie takie, jakie zabiegi ginekologii estetycznej, ginekologii plastycznej są najbardziej popularne w Polsce i jakie zabiegi doktor wykonuje w swojej praktyce? Te zabiegi można podzielić na dwie grupy, nawet całkiem duże grupy. Są to zabiegi inwazyjne i zabiegi nieinwazyjne. Zabiegi inwazyjne, czyli zabiegi chirurgii klasycznej, to labioplastyka warg sremowych mniejszych. Drugim zabiegiem jest operacja plastyczna tylnej ściany pochwy i krocza. Z kolei zabiegi nieinwazyjne to są zabiegi przeznaczone do mniejszego zaawansowania problemu i są to zabiegi z wykorzystaniem technologii opartych o energię, takich jak lasery CO2, radiofrekwencja, HIFU, czy zabiegi wykorzystujące fibrynę bogatopłatkową, bogatopłatkowe osocze w regeneracji obszaru sromu, krocza i pochwy. No właśnie, powiedział doktor, że labioplastyka należy do zabiegów inwazyjnych. Czym konkretnie jest ten zabieg i na czym polega? Labioplastyka faktycznie jest zabiegiem stricte chirurgicznym i zabieg polega w dużym skrócie na wycięciu nadmiaru skóry warg sremowych mniejszych. Jednak bardzo często zabieg ten łączymy z plastyką napletka łechtaczki i z plastyką fałdów okołowargowych, gdyż jakby ten obszar tworzy pewną całość, zatem samo wycięcie warg nie zawsze daje końcowy efekt taki, jakiego byśmy sobie życzyli i w mojej praktyce osobiście 80% zabiegów tak zwanej labioplastyki izolowanej łączę z plastyką napletka łechtaczki i z wycięciem fałdów okołowargowych. Odwołam się tutaj troszeczkę do medycyny estetycznej, ponieważ to ona nauczyła nas, nie jest to dobre, ale jednak nauczyła nas tego, że do zabiegów podchodzimy lekko, łatwo, przyjemnie. Jak jest w ginekologii estetycznej? Czy faktycznie te zabiegi są takie lekkie, łatwe, przyjemne? Jak przygotować się do takiego zabiegu? Każdy zabieg, gdzie mamy do czynienia z naruszeniem ciągłości tkanek, jest zabiegiem, który ma swoje powikłania, więc podejście do niego w kategoriach lekko, łatwo i przyjemnie może z punktu widzenia nastawienia pacjenta jest ok, ale musimy mieć z tyłu głowy tego, że są powikłania i musimy mieć strategię, taktykę i wiedzę na temat, jak te powikłania zapatrywać. A doktor, jak konsultuje, mówi o powikłaniach na wizycie, na pierwszej wizycie czy pacjentki? Tak, zawsze jest to bardzo istotny element, żeby pacjentka miała świadomość tego, że każdy zabieg ginekologii plastycznej, estetycznej, inwazyjny i nieinwazyjny może mieć swoje mniejsze lub większe powikłania i pacjentka, mało tego, że o tym rozmawiamy, zresztą pacjentki same w sposób czynny to pytanie zadają, ale pacjentka dostaje za każdym razem przed zabiegiem zgodę na zabieg i w tej zgodzie, przynajmniej w mojej praktyce i w rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej Rekonstrukcyjnej, te powikłania są zawsze zawarte i o nich często bardzo głęboko rozmawiamy. Oczywiście powikłania to nie jest sprawa częsta, to jest na poziomie w ginekologii plastycznej 2-4%. Natomiast one zawsze się mogą zdarzyć i musimy wiedzieć jako specjaliści, jak sobie z tym poradzić. A ja odbiegnę w tej chwili troszeczkę od naszego zasadniczego tematu wywiadu i zapytam, jak doktor często myśli o tych powikłaniach? Czy przed zabiegiem doktor zastanawia się, ma plan A, B, C na zabieg i na ewentualne powikłania? Nie, oczywiście, no, to wynika z mojego doświadczenia, z tego, że no, jestem jakby w tym temacie ginekologii plastycznej, ginekologii operacyjnej bardzo długo, także wiem, jak sobie z tym radzić, natomiast zawsze pacjentka trzeba uświadomić, że każdy zabieg no, może być zabiegiem powikłanym, to już takie banalne sprawy, jak krwawienie z rany po operacji, czy krwiak, czy rozejście się rany, mogło mieć miejsce, ale też pacjentka musi wiedzieć, że sobie z tym poradzimy i czy w jaki sposób te ewentualne powikłania mogą wpłynąć na końcowy efekt chirurgii, która jest chirurgią estetyczną i pacjentce zależy przede wszystkim na tym efekcie estetycznym. Dla pacjentki lekarz musi być także troszeczkę psychologiem, szczególnie w przypadku tych zabiegów bardzo intymnych. Czy z doktorem pacjentki są w stałym kontakcie, czy doktor również opiekuje się swoimi pacjentkami po zabiegu, w sensie takim, czy można do doktora zadzwonić o dowolnej godzinie?
Jak to wygląda? Tak, to jest oczywiste. Nie zawsze to jest oczywiste, ale dla mnie jest to oczywiste. I w moim postępowaniu zawsze na drugi dzień wykonuję telefon do pacjentki z zapytaniem, jak się czuje. I pacjentka od samego początku wie o tym, że może do mnie zadzwonić bezpośrednio do mnie lub do mnie napisać maila. I zawsze jestem gotowy, żeby pacjentce pomóc, no bo kto ma to zrobić, jak nie osoba, która operowała. Słyszałam taką opinię, że nawet ta opieka pooperacyjna jest dużo ważniejsza od przebiegu samego już zabiegu, samej operacji. Na pewno jest bardzo ważna, no nie jest ważniejsza chyba, jednak to jest oczywiste. Pod względem psychologicznym dla pacjentki, okay, jasne, od tej strony. Rozumiem, wiem. Oczywiście. No, gdybym był sam pacjentem, byłbym operowany, a byłem operowany, to chciałbym mieć taką możliwość i niewątpliwie jest to jakaś ciągłość taka psychologiczna tego, co się stało z moimi obawami, lękami i tak dalej. Oczywiście jestem, jak najbardziej popieram tą ideę. Doktorze, w jaki sposób przygotowujecie do zabiegu ginekologii plastycznej? Czy istnieją jakieś zakazy, rzeczy, które pacjentka powinna bądź nie powinna zrobić przed operacją? Są pewne standardy przygotowania do chirurgii mniejszej lub większej. Ginekologia plastyczna, chirurgia ginekologii plastycznej, czyli plastyka pochwy, labioplastyka, są to zabiegi tak zwanej chirurgii małej, czasami średniej, ale to nie jest duża chirurgia. I tutaj w przypadku zdrowej pacjentki przygotowanie obejmuje badanie morfologii krwi, czasami badanie ogólne moczu, APTT, czyli ocenę układu krzepnięcia. Bardzo ważnym elementem, który podkreślam, jest niepalenie papierosów, szczególnie u pacjentek, które no, są nałogowymi palaczkami, gdyż palanie papierosów wpływa bardzo niekorzystnie na gojenie się rany. Dlatego proszę pacjentki o to, żeby 4 tygodnie przed zabiegiem, nawet 6 tygodni odstawiły nikotynę, czy właściwie nie paliły, bo nikotyna sama w sobie nie działa tak niekorzystnie, jakby cały zestaw substancji zawartych w dymie tytoniowym. Chodzi o to, że palenie obkurcza naczynia, tkanki są niedokrwione, gorzej się goją i na przykład w przypadku chirurgii twarzy, w przypadku liftingu twarzy, ryzyko rozejścia się rany u pacjentek, która pali papierosów, rośnie 4-krotnie. Nie wiem, jak to się odnosi do ginekologii plastycznej, ale to jest tak samo skóra i myślę, że te efekty niekorzystne mogą być podobne, dlatego proszę pacjentki, żeby nie paliły papierosów. Jeżeli i to dotyczy jednak również e-papierosów? Nie. Mówimy o tytoniu. Czyli e-papierosa można zapalić, zwykłego papierosa zdecydowanie nie. To znaczy nie do końca, bo jakby w temacie nie jestem e-papierosów, ale są doniesienia, że one są niekorzystne. Nie mam pojęcia, jak one wpływają na gojenie się rany, ale na pewno zainteresuję się tematem, ale z tego, co wiem, na dzień dzisiejszy one nie wpływają niekorzystnie na wyniki końcowej chirurgii. To idźmy dalej w przygotowania do zabiegu. Czy tabletki antykoncepcyjne bądź spirala antykoncepcyjna są przeszkodą w wykonaniu zabiegu, czy nie? Jeżeli chodzi o zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, to antykoncepcja hormonalna jest przeciwwskazana z uwagi na to, że ona zwiększa ryzyko zakrzepicy. W zakresie ginekologii plastycznej to są młode kobiety najczęściej, ale nawet jeżeli są starsze, to z uwagi na to, co mówiłem wcześniej, to nie są duże zabiegi. Antykoncepcja hormonalna w tym przypadku nie stwarza zwiększonego ryzyka zakrzepicy, zatem te pacjentki nie wymagają odstawienia antykoncepcji hormonalnej. Jeżeli chodzi o wkładki, z kolei zarówno hormonalne, jak i niehormonalne, nie są one przeciwwskazaniem zarówno do zabiegów ginekologii plastycznej, inwazyjnej, jak i nieinwazyjnej. Pacjentki często, czy nawet koledzy zadają pytanie, czy pacjentka mająca wkładkę może mieć laser dopochwowy, radiofrekwencję, czy HIFU, może mieć bez niekorzystnego wpływu w obydwie strony. No bo teoretycznie mówiło się, że jednym z przeciwwskazań do wykonania zabiegu HIFU na twarz jest stały aparat metalowy bądź podklejony retainer. Wobec tego, czy wkładka nie będzie przeszkodą? Czy spirala wręcz? Nie, bo przecież zasięg działania HIFU w zakresie pochwy to jest maksymalnie 3 mm. Czy patrząc na to z punktu widzenia dystansu, no to jesteśmy bardzo daleko od tej wkładki. A miesiączka, jak planować operację, czy zaraz po miesiączce, czy przed miesiączką? Kiedy jest ten najlepszy czas? To jest pewien schemat w chirurgii i również w chirurgii ginekologii plastycznej, że no, oczywiście w trakcie miesiączki nie operujemy. Optymalny czas do operacji to jest okres po miesiączce, mniej więcej do połowy cyklu.
Dla pacjentek często temat ginekologii estetycznej jest tematem tabu, pacjentki się wstydzą. Jak z doktora doświadczenia wynika? W jaki sposób rozmawiać z pacjentką? Jakie pacjentki najczęściej zgłaszają się do doktora? Pacjentki, które się zgłaszają, to są pacjentki już dość świadome, które zrobiły research internetowy, wiedzą, czego chcą. Ja może jestem przewodnikiem w tej czasami zawiłej drodze i nieraz prostuję pewne ścieżki i wyobrażenia na temat możliwości. Bo jest czasami tak, że pacjentka nawet idąc do ginekologa nie nazywa rzeczy po imieniu, mówi: doktorze, ja mam tam problem. No tak, to tak się zdarza. Ja jestem po to, żeby to ocenić i w sposób maksymalnie zrozumiały dla pacjentki ten problem wyjaśnić i zaproponować rozwiązania. A porozmawiajmy o efektach operacji. W chirurgii plastycznej, do której chciałabym się odwołać, jest bardzo często tak, że pacjentka przychodzi nawet ze zdjęciem gwiazdy, do której chciałaby się upodobnić, czy jakąś swoją część ciała mieć wręcz taką samą. Czy w ginekologii plastycznej jest też tak, że można zrobić na wzór, czy anatomia determinuje bardzo wygląd późniejszy pooperacyjny? Jest pewien wzór oczywiście, pewien ideał, jaki chcielibyśmy osiągnąć, ale musimy sobie zdawać sprawę z ograniczenia zarówno anatomii, jak i umiejętności lekarza. I wiadomo, że u pacjentki, która ma lat, również pod uwagę należy wziąć wiek, u pacjentki, która ma lat 70 i chce sobie poprawić generalnie rzecz biorąc estetykę sromu, krocza i pochwy, ten efekt będzie zupełnie inny niż u 30-latki, która przybyła jeden poród drogami natury. Na pewno musimy być tutaj bardzo uczciwi i być bliżej medycyny, rzeczywistości niż marketingu. Nie obiecywać pacjentką gruszek na wierzbie, ale przedstawić problem w sposób rzeczowy i realny, co możemy uzyskać. Pacjentka, która ma na przykład wyjściowo wargi sromowe mniejsze, bardzo grube, mięsiste, w porównaniu z pacjentką, która ma wargi również wystające, ale cienkie, te efekty będą całkowicie inne. I tej pacjentce pierwszej nie mogę obiecywać efektu, który wystąpił tej pacjentki drugiej. Także tutaj trzeba być realistycznym i nie powiedzieć jej, że taki efekt będzie pani miała, jak tutaj na zdjęciu jest. No ale jest na przykład tak w chirurgii plastycznej, że jest moda na określony wygląd. O, przykładowo nosów. W danym sezonie modne są małe noski i pacjentki bardzo dążą do tego, żeby te ich noski po operacji były jak najmniejsze. Czy w ginekologii plastycznej jest również moda na określony wygląd naszych intymnych części ciała? Może nie jest to moda sezonowa, ja rozumiem, do czego pani zmierza, ale jest to moda kulturowa. I tutaj, rozmawiając z kolegami ze świata, to mamy pewne obserwacje, które jakby potwierdzają moje myślenie i rzeczywistość. Mianowicie pacjentki z kręgu kultury anglosaskiej, głównie ze Stanów Zjednoczonych, tam jest taka moda na tak zwany Barbie look, czyli praktycznie wargi sromowe mniejsze są zupełnie niewidoczne. Być bułeczka, jak u dziecka niemalże. No jest to dla mnie absolutnie jakby nienaturalne. I w Europie z kolei podejście jest bardziej, w Europie i krajach arabskich również, podejście takie bardziej naturalne, ekologiczne, gdzie tych warg się nie wycina w całości, tylko po prostu zostawia się fragment, który spełnia oczywiście swoją również funkcję, że wargi są kobiecie potrzebne całe życie. Musimy mieć na uwadze to, że dzisiejsza 25-latka, która sobie chce te wargi zredukować chirurgicznie, kiedyś będzie miała lat 50, będzie miała naturalną, wynikającą z braku fizjologicznego estrogenów atrofię urogenitalną i te wargi już wycięte będą jeszcze mniejsze. Trzeba to mieć na uwadze i o tym pacjentce mówić na tym etapie, kiedy planujemy operację. Jak wygląda rekonwalescencja po zabiegach ginekologii plastycznej, ginekologii estetycznej? Mamy znów dwie sytuacje. Zabieg inwazyjny, plastyka pochwy i krocza, labioplastyka i zabieg nieinwazyjny, laser HIFU RF. Po zabiegach chirurgicznych okres rekonwalescencji, czyli ograniczenia aktywności, ograniczenia czy w ogóle wyeliminowania współżycia, to jest 6 tygodni. Po zabiegach z zakresu ginekologii nieinwazyjnej, ginekologii plastycznej nieinwazyjnej, to jest w zależności od zabiegu 3 dni do 2 tygodni. W przypadku lasera to jest 7 do 14 dni, w przypadku HIFU 3 do 7 dni. I w tym okresie czasami występują trochę wzmożone upławy, po laserze pieczenie, jest to zabieg ablacyjny.
Natomiast to nie są zabiegi, które wiążą się z jakąś uciążliwością życia, bólami, koniecznością wzięcia zwolnienia lekarskiego. Mówię o zabiegach nieinwazyjnych. A jak wygląda sprawa blizn? Czy po tego typu operacjach zostają wyraźne ślady? Tutaj mam dobrą wiadomość, gdyż rejon sromu, skóry sromu i warg sromowych mniejszych cechuje się podobnie, to jest bardzo, bardzo ciekawe, jak można. W tym obszarze nie tworzą się zarówno blizny przerostowe, jak i keloidy, czyli duży problem chirurgii skóry twarzy, klatki piersiowej szczególnie, czy skóry brzucha. Czasami problemy blizny w tym obszarze wynikają z zaburzeń gojenia się rany, z rozejścia się rany, ale wtedy tradycyjne techniki leczenia, czyli stosowanie krioterapii, sterydoterapii w tym obszarze przynoszą doskonałe efekty. Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia. Proszę bardzo.